3,8%. Natomiast wynagrodzenie w lutym bieżącego roku wzrosło o 6,8%, a w styczniu wzrost ten był na poziomie 7,3%, poinformował GUS. Na odczuwalną zmianę wysokości zarobków Polaków potrzeba czasu, powiedział dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dodał, że najpierw musiało dojść do obniżenia stopy bezrobocia, a dopiero potem tak zwana presja płacowa zaczęła wpływać na wzrost wynagrodzeń. Mimo to, jak zauważył, jeszcze wielu polskich pracodawców nie stać na podwyżki płac. Potrzebny jest wzrost efektywności w polskiej gospodarce, wzrost wydajności pracy. Wydajności nie w sensie poprawienia na jakości prac przeciętnego Polaka, czy poprawienia organizacji tejże pracy, ale wzrost wydajności, wzrost efektywności w wyniku wyższego udziału polskiego kapitału w naszej gospodarce, w wyniku budowy polskich marek, które pozwoliłyby uzyskać ze sprzedanych naszych towarów w kraju i za granicą wyższą marżę, a także wzrost udziału wysokich, wydajniejszych niż obecne używane w polskim przemyśle technologii. Ekonomista dodał, że sytuacja polskich pracowników poprawia się, m.in. dzięki rozsądnej polityce gospodarczej, pieniężnej, udaje się utrzymać na stabilnym poziomie inflację. Lekarze weterynarii apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wzmocnienie kadrowe i finansowe inspekcji weterynaryjnej. List otwarty w tej sprawie w imieniu pracowników inspekcji weterynaryjnej skierował do szefa rządu rzecznik Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Witold Kattner. Pracownicy inspekcji są też członkami izby. W piśmie podkreślono, że bez natychmiastowego wzmocnienia inspekcji nie będzie możliwe skuteczne zwalczanie ASF-u. List podpisało już 1600 osób. Jednym z ważniejszych problemów tej grupy zawodowej jest zbyt duża liczba realizowanych zadań w stosunku do posiadanych zasobów kadrowych, mówi prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz. Konieczne są dodatkowe etaty do inspekcji weterynaryjnej ze względu na olbrzymią ilość kontroli. Zestawię dwie cyfry, to też daje obrazowanie, jaka jest sytuacja. W zeszłym roku inspekcja weterynaryjna przeprowadziła 140 tysięcy kontroli. To są kontrole związane z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Począwszy od mleka, serów, jajek, miodu, po mięso wołowe, drobiowe i wieprzowe, a także związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Już do czynienia mamy nie tylko z afrykańskim pomorem świń. Teraz na podstawie programu bioasekuracji dochodzi około 500 tysięcy dodatkowych kontroli. Sytuacji pracowników inspekcji weterynaryjnej nie poprawiają niskie zarobki, a przez to też brak aplikacji na nieobstawione stanowiska. Obecnie ich wynagrodzenia zasadnicze w większości sięgają od 2,5 do 3 tysięcy złotych brutto, co nie może konkurować z zarobkami w sektorze prywatnym. Dotychczas o podwyżki do swoich przełożonych zawnioskowało 3600 zatrudnionych w inspekcji. Żaden z nich nie otrzymał jednak odpowiedzi. A wśród postulatów przedstawionych premierowi są m.in. podwyżka wynagrodzenia zasadniczego wykwalifikowanym pracownikom na poziomie 1,5 średniej krajowej, dodatkowe etaty, szczególnie w jednostkach powiatowych inspekcji, czy systemowe rozwiązania dotyczące zwalczania ASF. Kraje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwy słaby śnieg, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od minus 3 stopni na północnym wschodzie, około 2 w centrum, do 4 na zachodzie i południu. Na krańcach południowych nieco cieplej, do 7 stopni. Wiatr umiarkowany i silny, w porywach do 60 km na godzinę, przeważnie północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Także Radio Conchita, proszę Państwa, nadaje tutaj nasze Radio Conchita. Pippi Langstrom, Radio Conchita. Pippi Langstrom i Radio Conchita.
Komunikat nadal aktualny. Komisja pracy zakończyła. Ten dorobek został przekazany pani minister do dyspozycji. Wątpliwości jest co niemiara, ale ja na początek mam jedną. Radio Koncik. Kto tak naprawdę za tymi zmianami, o których zaraz powiemy, stoi? Dlatego, że z informacji, jakie mamy, oficjalne lub nie, Solidarność głosowała przeciw, OPZZ głosował przeciw tym propozycjom, pracodawcy RP przeciw. Myślę, że nie wszyscy byli w równym stopniu zainteresowani ze strony partnerów społecznych, a jednak no, wydaje się, że jest jakaś szansa na to, że będzie dalej dyskusja. No to kto był za, przynajmniej jeśli chodzi o stronę związkową pracodawców, i to przecież partii, kodeks pracy w końcu. Do końca, szczerze mówiąc, rozumiem pytanie, bo czy pytanie jest o kto za tym stoi? Kto za tym stoi, tak? Czyli chodzi o członków komisji, czy chodzi o... Bardziej ja pytam o partnerów społecznych, tak? Związki i pracodawców, jako te strony najbardziej zainteresowane i które już, no wydaje się... Znaczy, oczywiście dziennikarze dostali informację jedynie taką, kto nie głosował. Natomiast część partnerów, przedstawicieli partnerów społecznych, w tym m.in. BCC i Lewiatan, zgłosiło do protokołu mnóstwo zastrzeżeń, nawet kilkadziesiąt punktów, się nie zgadzają. I w związku z tym przypuszczam, że z grzeczności kurtuazyjnie zagłosowali za, żeby nie niweczyć pracy komisji 18 miesięcy, ciężkiej pracy. Natomiast to nie znaczy, że pozostali partnerzy społeczni są w 100% zgodni i akceptują to, co w tych projektach jest. No właśnie, no to przejdźmy już do tych szczegółów. Porozmawiajmy o konkretnych. Mianowicie taki pomysł, nośny bardzo, o którym już co nieco mogliśmy usłyszeć, że jeśli ktoś dostanie etat, to na zawsze. Ja rzucam może pewne hasło, ale chcę, żeby pani to wszystko wyjaśniała. Jeśli szef będzie chciał zwolnić pracownika, to będzie musiał poinformować o tym z wyprzedzeniem. Wydaje się, że dobrze, że pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika bez powodu, bo na przykład jest lepszy, bo pojawi się, nie wiem, kolega, przyjaciel, znajomego, go trzeba będzie zatrudnić, bo może uda się zatrudnić, nie wiem, obcokrajowca za niższe pieniądze. No, to chyba takim zjawiskom trzeba przeciwdziałać. Przeciwko temu jest to skierowane, czy nie? Proszę państwa, zacznę od tego, że w kodeksie pracy będziemy mieć bardzo różne, powiedziałabym, nierówne społecznie umowy. Umowy na czas określony i na czas nieokreślony to będą właśnie te standardy, o których pani powiedziała, że wypowiedzenie tej umowy istotnie stanie się bardzo trudne, szczególnie dla pracodawców powyżej 10 pracowników. Dlatego, że ci do 10 pracowników po pierwsze nie będą przechodzić procedury wysłuchiwania tej skomplikowanej, a po drugie będą mogli, i tu jest dosyć dziwne prawnie rozwiązanie, przyznaję, wykupić się od obowiązku chociażby podawania przyczyn, czyli innymi słowy, jeżeli jestem biznesmenem do 10 pracowników, czyli mam prawo, zezwala mi, jak mam pieniądze, za jedno wynagrodzenie, już. Dwa lub trzy, w zależności od tego, jak długo mój pracownik. Ja jestem. Będzie można po prostu za te pieniądze wykupić się i od przyczyny podawania, od obowiązku podawania przyczyny i od procesu sądowego, co dla mnie jako prawnika jest zaskakującym rozwiązaniem, żeby nie powiedzieć skandalicznym. Bo to jest tak, jak jesteś małym biznesmenem i masz pieniądze, to już jesteś w lepszej sytuacji niż ten, który ledwo przyjdzie i on tych pieniędzy nie wyłoży, bo on będzie musiał robić wszystko, żeby podać mu przyczynę. Myślę, że mały nie ma tych pieniędzy. No, tak na marginesie rzecz biorąc, to myślę, że z praktycznego punktu widzenia będzie to trudne, bo z tego co wiem, mali przedsiębiorcy jednak tych pieniędzy nie mają. Poza tym uważam, że w małych środowiskach ktoś, kto tak będzie postępował, po prostu będzie uważany za nierzetelnego pracodawcę. I teraz przechodzę do tego, co jest w tych nowych umowach, bo to jest najbardziej zaskakujące. Otóż komisja miała za cel walkę z patologią umów zleceń, których jest zbyt wiele. W związku z tym zastanawialiśmy się, co w zamian. Co w zamian za te zlecenia, bo faktycznie są pewne rodzaje usług krótkoterminowych, wyjątkowych i tam trzeba tę elastyczność stworzyć. Natomiast tę elastyczność, którą się proponuje,
Jest też mocno zaskakujące, tego jeszcze polskie prawo pracy nigdy nie znało, a mianowicie trzy rodzaje umów: dorywcza, sezonowa i nieetatowa. Dorywcza tylko dla prac okazjonalnych u jednego pracodawcy, maksymalnie 30 dni. Sezonowa, jak nazwa wskazuje, to są już szczególne rodzaje usług związane z sezonowością produkcji albo pracami w ogrodnictwie i tego typu przedsięwzięciami. U jednego pracodawcy 150 dni w roku. I wreszcie najbardziej dziwna konstrukcja tak zwanego workera, czyli pracy nieetatowej, która jest dla pracowników studentów do 26 roku życia wyłącznie oraz dla pracowników powyżej 60 roku życia, czyli emerytów chcących dorabiać. Do 12 godzin na dobę tam się coś jest? Tak, jest praca do 12 godzin na dobę, ale nawet nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, że jest to praca, która nie daje żadnej stabilizacji zatrudnienia. Czyli tak, z jednej strony... W dziedzinie gospodarczej, dziedzinie energetycznej, klimatycznej i mieliśmy na tym polu interesów partnerów, no bo udało nam się przekonać NATO i Amerykanów do rozmieszczenia wojsk na terenie Polski i Francji. Udało nam się przekonać Amerykanów do poparcia naszej koncepcji Trójmorza i włączenia się w bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcja Trójmorza! To oznaczać może, że w Berlinie doszło do refleksji i przewartościowania. Już nie patrzymy na Polskę jako na kraj wasalny, ale jeśli w dokumentach koalicyjnych... Koncepcja Trójmorza! ...autokracji umieszczono Polskę, to znaczy, że dostrzegają naszą wagę, dostrzegają nasze zdolności realizacji naszych interesów, uważają, że w Europie nie można rozstrzygać spraw bez udziału Polski. To dobry sygnał. Jaka agenda Pana zdaniem powinna być tych spotkań? Które sprawy wymagają omówienia? No chociażby Nord Stream 2, czy tutaj jest ważny, czy sprawa tych reparacji, o których mówi Polska, powinna się pojawić? Czy to jest taka w zasadzie wizyta trochę zapoznawcza? Zawsze jest taką wizją korporacyjną zapoznawczą, ale to nie znaczy, że w takiej wizycie tylko się jakiś poprawi na temat wzajemny, dlatego że oczywiście można przedstawić właśnie cały mój agendę, porządek obrad, że będzie realizowany podczas następnych spotkań. Ja mam nadzieję, że taki rejestr problemów zostanie przedstawiony. Nie uciekał. Dobrze, dziękuję. Pan mówi o zagrożeniach, które wynikają dzisiaj dla Europy. Jesteśmy świeżo po zamachu na życie Skripala. To jest szpieg rosyjski, który został wymieniony na innych szpiegów. W niecodziennym oświadczeniu liderzy Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii powiedzieli, że nie ma żadnego wiarygodnego, alternatywnego wyjaśnienia dla zatrucia pana Siergieja Skripala i jego córki Julii, poza tym, że było to dzieło Kremla. Próba zamordowania Siergieja Skripala i jego córki to atak na suwerenność Wielkiej Brytanii i naruszenie prawa międzynarodowego, które zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich, powiedzieli
przywódcy, czy to świadczy o tym, że Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone solidarnie wystąpią wobec zagrożenia rosyjskiego, czy to jest tylko taki werbalizm, no, z którym mieliśmy do czynienia już wielokrotnie? Na razie jest to solidarna retoryka. Rzeczywiście oświadczenie jest mocne i godne państwa to potwierdziły. Natomiast problem leży w tej sprawie bardzo niejasny. Z jednej strony mamy twarde dowody, jakiego rodzaju środka użyto. Więc jest to broń. To nie jest puszka na myszy, czy na obawy, czy jakiś inny środek bakteriobójczy. To jest zidentyfikowana broń chemiczna, którą wykonywali Rosjanie, którzy byli tutaj posiadani, no i którzy zadeklarowali w ubiegłym roku dla agencji, która zakazuje broni chemicznej, posiadanie produkcji użycia broni chemicznej, że żadnej broni chemicznej nie posiadają. Okazało się, że prawie rok po tej informacji rosyjskiej broń ta została użyta na terytorium państwa. To są twarde fakty, wobec których właściwie reagują w tej chwili dyplomacje państw zachodnich i również przyłączyła się do tego polska dyplomacja, jeżeli kreślika nie była dyskusja w Radzie Bezpieczeństwa. No ale tu się kończy problem faktów, zaczynają się teorie, kto dlaczego mógł użyć. Oczywiście biorąc pod uwagę, komu to służy, to najpopularniejsza teoria jest, że może to służyć oczywiście prezydentowi Putinowi, który chciałby zaognić reakcję świata, szczególnie zachodniego, wobec Rosji przeciw wyborom prezydenckim i pokazać, użyć kolejny raz znanej sztuczki. Musimy się bronić, musimy się skupić wokół lidera, bo świat nam zagraża. To inne teorie mówiące, że użycie tej broni może wywołać zamieszanie, panikę diaspory rosyjskiej, tej bogatej na zachodzie, czyli skłonią do wyjazdu i do przyjazdu z Brakiem, nie zmierzy się do Rosji. To proste teorie, które mówią, że no, Ukraina szpiega po prostu, tak jak i przyjęte inne, jako przeciwników politycznych, jak Niemcowa, jak Polskowska, innych, to znaczy prosta reakcja. I to są ludzie, którzy jakby sankcjonują, że tak działa Rosja. Ale może być też tak, że ta broń wytknęła się pod kontroli władz rosyjskich i jest to sygnał dla świata na kilka miesięcy przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, które mają być latem w Rosji. Zatem też mogła świadczyć taka delikatna reakcja zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Rosji. Są oczywiście rutynowe oskarżenia, są rutynowe wykazywania grupy dyplomatów, ale jeszcze krótsze sankcje jak do tej pory nie poszły. Które z tych teorii jest prawdziwa? Przygłosy za kilka dni, za kilkanaście tygodni, za kilka miesięcy znajdą się dalsze ślady dowodów, które wskażą, które wszystko. W rządzie Wielkiej Brytanii przez pewien czas było takie swoiste napięcie, bo rząd zastanawiał się, czy brytyjscy sojusznicy potępią Rosję wraz z Wielką Brytanią. Francuski prezydent Emmanuel Macron wydawał się mieć takie spojrzenie na misję handlową, którą chciałby przeprowadzić po reelekcji Władimira Putina. Niemiecka kanclerz Angela Merkel zawsze twierdzi, że powinien istnieć kanał komunikacji z Moskwą. Postawa pana prezydenta Trumpa wobec Moskwy została podkolorowana, chcąc odepchnąć oskarżenia, że w jakiś sposób zmówił się z Kremlem. No tutaj słynna sprawa wpływania na wybory amerykańskie. Więc to poparcie nie było takie pewne, a nawet pierwsze, choćby z Francji czy ze Stanów Zjednoczonych głosy, one były takie, powiedziałbym, mocno zachowawcze. Wszystko to prawda, dlatego że my w wielu przypadkach na świecie nie mamy przywódców o skali globalnej. Mamy polityków, którzy chcą wygrać najbliższe wybory, a te wybory wygrywa się po prostu kontraktami handlowymi, nie skali pracy, myśli się właśnie komercyjnie, gospodarczo. Rosja zawsze tych instrumentów używała, zawsze pokazywała możliwości kontekstów gospodarczych i zarobienia na jej olbrzymim rynku.
To jest bardzo możliwe, że ta chęć jednak uzyskania bieżących kontaktów gospodarczych przeważa nad chęcią jednak ukarania za złamanie prawa międzynarodowego, za użycie nielegalnej broni, śmierci masowej broni masowego rażenia, bo ten środek użyty na większą skalę może doprowadzić do olbrzymich zniszczeń ludzkości. Mamy olbrzymi kłopot być może jednak musimy poczekać na dalsze rozstrzygnięcia, kto i jak tego dokonał. Są wobec sieci informujące, że być może nieświadomie córka przywiozła z Moskwy, ale to by bardzo podkreślało właśnie ten kierunek moskiewski, rosyjski. Jak zwykle w przypadku takich zamachów, zabójczych działań, będziemy jeszcze przez wiele dni omawiali różnego rodzaju teorie, niektóre spiskowe. Sankcje, które wprowadziła Wielka Brytania, to m.in. wydalenie 23 dyplomatów rosyjskich. To największa operacja od 1971 roku w Wielkiej Brytanii z takim wydaleniem. 105 dyplomatów zostało wydalonych. Jest też odpowiedź Rosji na to, czy będą retorsje. Siergiej Ławrow odpowiada oczywiście, że będą. Jakie retorsje mogą spotkać Wielką Brytanię i ewentualnych sojuszników? Człowiek odnajduje zasadę wzajemności dyplomacji, czyli za tych ambasadorów, tych dyplomatów na pewno odpowiednią liczbę podobną wyrzuci Rosja z Moskwy czy z innych ośrodków konsulatów, być może, gdzie są dyplomaci konsulowie brytyjscy. Ale to są rutynowe działania i oni nie wychodzą poza jakiś standard zachowania w takich sytuacjach. Natomiast jeśli by sytuacja eskalowała, jeśli pojawiły się dalsze powody jednak udziału władzy, to oczywiście Brytyjczycy mogą zastosować dalsze sankcje. Są dalsze sankcje ekonomiczne, które zapowiadają duże utrudnienia dla funkcjonowania biznesu rosyjskiego w Wielkiej Brytanii. Biznes rosyjski, szczególnie wielu oligarchów, upatrzyło sobie Londyn jako taką stolicę funkcjonowania finansów rosyjskich na Europę i na świat. Tam żyje też duża część po prostu rosyjskich celebrytów, ludzi bogatych, którzy posiadają tam mieszkania własne i stamtąd funkcjonują na świecie. Wielka Brytania następnie oczywiście może poprosić sojuszników o wsparcie i to mogą być sankcje na przykład dotyczące mistrzostw piłkarskich, które wydaje się dla Rosjan nie byłyby dotkliwe. Natomiast bardziej dotkliwe byłoby niedopuszczanie rosyjskich przedstawicieli sportowców, artystów, naukowców do świata zachodniego, do wydarzeń dziejących się na świecie. To chodziłoby z prestiż rosyjskiego, ostatnio wyeliminowani z różnych imprez sportowych, w postaci olimpiady, rzeczywiście zgłosiło w prestiż rosyjski. To byłoby dotkliwe dla społeczeństwa, które dostrzegałoby wreszcie cenę polityki Putina, bo jak do tej pory to właśnie społeczeństwo rosyjskie nie odstrzega tej ceny. Funkcjonują na całym świecie ci, którzy mają pieniądze w sposób luksusowy i oni nie łączą tego, że ich sytuacja na świecie może być zależna, może się znacząco pobocić od karania polityki imperialnej i polityki Kremla. W Wielkiej Brytanii dosyć głośnym echem obiło się stanowisko szefa Partii Pracy, Jeremiego Corbyna, który podniósł możliwość, że grupy podobne do mafii mogą być odpowiedzialne za ten zamach, za próbę zabójstwa pana Skripala i odmawia obwiniania rosyjskiego państwa za ten czyn. Tutaj przypomina chociażby konserwatywny brytyjski The Times zdanie George'a Orwella, który napisał o lewicy politycznej w Wielkiej Brytanii, że tu cytat, czasami są pacyfistyczni, czasami gwałtownie prorosyjscy, ale zawsze antybrytyjscy. Pan Corbyn był także oskarżany, pojawiły się różnego rodzaju spekulacje o tym, że mógł być także agentem w przeszłości Kremla.
Może to być też oczywiście jednak strony tłumaczących jego zachowania. Jak wspomniałem, na przykład mówię, no to jest to, że ta broń mogła wymknąć się władzom rosyjskim, właśnie przeniknąć do świata kryminalnego, terrorystycznego, być używana poza wiedzą władz rosyjskich, to tak jakby to koreluje z tym wejściem i z tym podejrzeniami Korbina. Ale jak powiedziałem, będziemy spekulować długo, zanim pojawią się następne dowody, wytyczą bardziej logiczną ścieżkę powodów działania tych sprawców i wyeliminujące teorie spiskowe. Czy w związku z tym Władimir Putin może otwierać już szampana w niedzielę wybory prezydenckie w Rosji? Czy jeśli władze rosyjskie byłyby zamieszane w czym w Wielkiej Brytanii, czy to mógłby być taki propagandowy finał, że ludzie z zewnątrz traktują Rosję sprawiedliwie oskarżają, stosują sankcje, dlatego u nas jest taka sytuacja, jaka jest, czyli korupcja, polityka gospodarcza kuleje, nie ma innych kandydatów wobec tak naprawdę Władimira Putina. Czy Władimir Putin już może czerwonym po tym takim hydroskop. Niemrawej. Proszę pana, hydroskop. No, to praktycznie nie było kampanii, bo rzeczywiście można przewidywać, a pod tym względem polityka rosyjska jest bardzo przewidywalna, jak się tam cała przewidywała. Hydroskop. Przyjedź. Rzeczywiście można przewidzieć i wydaje mi się, że to mogą gratulować Putinowi zwycięstwa, nawet bez tego incydentu. Natomiast, jak wspomniałem na początku, ten incydent mógł służyć temu, aby podkręcić tą kampanię i właśnie użyć takiego... No i zwok z populi! ...znana na całym świecie satrapowie różni, jeśli nie mogą rozwinąć swojego państwa w właściwy sposób i zapewnić sobie do łaski obywateli poprzez dobrobyt państwa, to uciekają się do bardzo ofiarnego zewnętrznego, wskazują na problemy zewnętrzne, które uniemożliwiają rozwijać kraj. Wtedy wskazują liczne wymówki zewnętrzne, które powodują, że trzeba poświęcić więcej uwagi na bezpieczeństwo, trzeba odmówić demokrację, ojczyznę jak niebezpieczeństwie, bo wyobrażoną wrogowi zewnętrzni. Jest to stare zjawisko opisane przez politologię i być może zostało kolejne stosowane przez Putina na wszelki wypadek, aby jeszcze mieć absolutną pewność, że te wybory pójdą w takim kierunku, jak on chciałby. Kreml z pewnością nie tylko cieszy się z nieszczęść Zachodu, ale także stara się wykorzystywać sytuację. No, gdybyśmy tak popatrzyli na mapę świata, to choćby Syria i w zasadzie Rosja zastępuje zachodnie dyplomatyczne przywództwo w regionie. Rosja znajduje się w centrum konfliktu. Rosyjskie pieniądze, propaganda, trolle, zastraszanie, może także te toksyczne taktyki powodują, że jak twierdzą niektórzy publicyści zachodni, Putin jest prawdziwym zwycięzcą włoskich wyborów, gdzie obie zwycięskie koalicje są wyraźnie prokremlowskie. Prorosyjski kandydat Miloš Zeman niedawno wygrał wybory prezydenckie w Czechach. Jak twierdzą, Węgry są w rosyjskiej kieszeni. Austria pod rządem prawicowego, przyjaznego Kremlowi przywódcy również zmierza w tym kierunku. Poróżnienie Polski i Ukrainy. Na zachodnich Bałkanach Rosja wspiera nacjonalistów serbskich w Bośni, wpompowuje pieniądze w media, w politykę w samej Serbii. Tutaj konflikt też między Grecją a Macedonią. No, wydaje się, że Rosja jest potężnym takim graczem zakulisowym dzisiaj w Europie. No, znaczy globalnym nawet, dodajmy do tego jeszcze wsparcie dla Iranu, wsparcie dla Korei Północnej, która skutecznie szachuje Azję i również politykę amerykańską na tamtym kierunku. Ja przypomnę, przed wielu laty Putin powiedział otwarcie, że największą tragedią w historii Rosji był upadek Związku Radzieckiego, bo to największe imperium, jakie Rosja zdołała stworzyć w czasie
władzy i Putin nigdy nie ukrywał tego, że dąży do tego, aby odzyskać taką władzę i taki status dla Rosji, jaki miał Związek Radziecki. Zapowiadał to równo 10 lat temu, w 2008 roku, na słynnym wystąpieniu na konferencji monachickiej, tej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa międzynarodowego, której przez miesiąc uczestniczył też premier Morawiecki. Tam 10 lat temu Putin wyjawił swój plan globalnego odzyskania statusu Rosji. Wszyscy, nikt nie wierzył wtedy, uważano, że jest to robione kolejny raz pod wewnętrzną publiczkę rosyjską. Natomiast potem poszła realizacja, wojna w Czeczeniu, działania przeciwko Ukrainie, zaistnienie wojskowe, polityczne, ale również wojskowe na terenie Syrii i tak dalej. Ten plan jest konsekwentnie realizowany. W planie maksimum Putina jest dobicie się do takiego statusu, aby Rosja miała status Związek Radziecki sprzed 30-40 lat, była takim zwierciadlanym odbiciem pod względem siły, potęgi Stanów Zjednoczonych, żeby doprowadzić do tej sytuacji, kiedy kilkadziesiąt lat temu świat był zarządzany przez taką zjadę amerykańsko-sowiecką. Od co kilka miesięcy odbywały się szczyty przywódców tych państw. Świat był sfeudalizowany przez te dwa wielkie mocarstwa. Jest to mało realistyczne. Putin nie ma takiej siły. Rosja jest daleko słabsza, nie ma takich środków. Więc drugi plan minimum jest odtworzenie takiego XIX-wiecznego koncertu mocarstw, gdzie Rosja wraz z obaj innymi państwami zarządzałaby światem. I Rosja odrzuca wszelkie propozycje, które składa NATO, Unia Europejska, współpracy, uprzywilejowanych relacji z tymi ugrupowaniami, ponieważ nie chce mieć bezpośrednich kontaktów z całymi ugrupowaniami, z 8 państwami tych instytucji. Chce wybrać sobie uprzywilejowane relacje z tymi głównymi państwami, które wiodą te instytucje i stworzyć taki koncert mocarstw. I napotyka na sympatię. Proszę zobaczyć, jak rozwiązywany jest konflikt w Ukrainie. Poprzez tak zwany format normandzki i proces miński, gdzie Rosji udało się przekonać, aby partnerami do rozwiązywania tego konfliktu była Francja i Niemcy. Czyli nie rozmawia z ONZ, nie rozmawia z instytucjami, tylko z kilkoma wybranymi państwami, które chce rozstrzygać sytuacje międzynarodowe, sytuacje kryzysowe, dolatywać się, dzielić strefę wpływów i zarządzać regionem. Szczególnie bacznie chyba takiej odpowiedzi Zachodu powinny przyglądać się kraje na granicach Rosji. Mam tu szczególnie na myśli kraje bałtyckie, bo tutaj waży się wiarygodność całego zachodniego świata wobec Rosji, bo wiemy, że kraje te, no ale także Polska, polegają w największym stopniu na gwarancjach zbiorowego bezpieczeństwa. To prawda. Ja przypomnę, że ten scenariusz też zachowania rosyjskiego był przewidziany przez 40 lat Kaczyńskiego prezydenta, który w sierpniu 2008 roku odwiedzał Tbilisi. Wtedy wraz z grupą prezydentów udało się uratować Tbilisi przed inwazją rosyjską, ale tam Lech Kaczyński przewidywał, mówi to słynna dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwo bałtyckie, potem być może mój kraj, moja ojczyzna Polska. I tak to wydaje się, że tak to zmierza, że Putin chciałby, jeśli nie odtworzyć Związek Radziecki, to odtworzyć strefę dominacji Związku Radzieckiego nad byłymi państwami Związku Radzieckiego, a dalej potem podzielić Europę, stworzyć jakieś strefy, bądź tu wpływu, bądź strefy, gdzie nie byłoby wpływu Zachodu, nie byłoby wpływów amerykańskich. Wrócić do koncepcji finlandyzacji niektórych państw, na przykład naszego regionu. Jest to jasno wytyczona polityka zagraniczna, polityka imperialna i konsekwentnie w miarę tego, jak Putin zdobywa siły i środki, a jednocześnie natrafia na słabość partnerów zachodnich, tak niesłabym partnerem, który pozwalał na realizację, był prezydent Obama, to pozwala sobie tą politykę realizować.
A czy my w związku z tą sprawą pana Skripala i tymi no, zawirowaniami, które przechodzą w taką wojnę dyplomatyczną, powinniśmy podnosić sprawę wraku Tupolewa, powinniśmy przypomnieć o roku 2010. Tego zdania jest były minister obrony, pan Antoni Macierewicz, który wczoraj mówił o tym w swoim felietonie na naszej antenie. Słyszałem to wystąpienie i podzielam tę opinię. Oczywiście należy to robić inteligentnie, ale przypominać, że również i kasus ze Smoleńska, do dzisiaj niewyjaśniony, powinien być brany pod uwagę w ocenie imperialnych działań rosyjskich i w ocenie działań zakulisowych, takich, gdzie nie widać bezpośrednio tej ręki Rosji, ale widać konto zboży. To powinno być oczywiście podnoszone, tu się spełni i zgadza, że powinniśmy wykorzystywać wszelkie możliwości, okoliczności, przypominać, że takich działań, zamachów, prób ingerencji jest wiele. Od troli, od PR-u, od tak zwanych fake newsów, od działań takich ośrodków jak Sputnik czy Russia Today, aż po zamach, po tragedii, jakie również nas spotkały, ten cały wachlarz działań rosyjskich należy pokazywać ujawnie. Bardzo dziękuję. Były szef polskiej dyplomacji, pan minister Witold Waszczykowski, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Przestań. Nawet nie wypada. Nie wypada w Radiu Maryja takich piosenek. This is the end.